I zacznijmy od tego, od oszustwa. W sensie, to trochę dziwne, że ja zaczynam, bo ja przeważnie kończę konferencję. Ja mam, taką, ja mam być taką, jak to niektórzy mówią, wisienką na torcie, że to jest, wszyscy mówią, takie technikalne, technikalia, a teraz wyjdzie ten typ od oszustw. I wtedy wchodzę ja taki cały na czarno i opowiadam o tym, jak influencerzy oszukują. Ja, znaczy ja nie chcę mówić influencerzy, bo po prostu ludzie oszukują. Ludzie oszukują od, od zawsze. Zresztą ten cytat to też trochę oszustwo, bo to nie jest mój cytat. To nie, ja go nie wymyśliłem. Prawdziwy cytat powinien wyglądać tak. I twórcą tego cytatu jest mój absolutny mentor. Terry bo ja na terenie pracy się wychowałem. Świat dysku przeczytałem od deski do deski, wszystkie 34 Bardzo dziękuję, dziękuję Rafał, dziękuję. Uwielbiam tego praczeta, ponieważ dla tego praczeta najważniejszą wartością we wszystkich książkach była prawda, prawdomówność. Zawsze, ja wiem, że to brzmi jak banał, ale od prawdy zawsze, że kłamstwo miało krótkie nogi. W jego książkach zawsze to było unaocznione. No więc. Macie pracy dlatego, jak oddaję mu taki mały hołd, wróćmy jednak do tego cytatu. Czyli ludzie tak bardzo lubią oszukiwać się wzajemnie, że wymyślili, internet by robił to za nich. Bo trochę tak jest. My trochę wymyśliliśmy ten internet, bo lubimy się oszukiwać. A wiecie, dlaczego lubimy się oszukiwać? Ja mam taką teorię. Lubimy się oszukiwać, ponieważ jest to zabawne, bo ponieważ mamy z tego bekę. To jest słowo dla mnie klucz o, oprócz dzbanu. To ja jeszcze uważam, że beka jest słowem roku 2018. Otóż nie wiem, czy kojarzycie tego pana. Czy wiecie, kto to jest? Nie wiecie. No i bardzo dobrze. To znaczy, że jesteście bardzo, bardzo porządni. To jest tak zwany fat Jewish. To jest influencer. Według Timesa w 2015 roku był jednym z najba miał jeden z największych influenc, największych wpływów w internecie. W 2015 rzecz jasna. Tak wygląda mniej więcej twarz internetu. On ma 10 milionów fanów. 10 milionów, więc bardzo znany w Stanach Zjednoczonych, a zyskał sławę właśnie poprzez to, że robił takie fejkowe. To jest taki typowy troll. Kradnie rzeczy od innych artystów, memy i wrzuca je na swój Instagram. Polecam wam bardzo dokument, który jest dostępny na Netflixie. Nazywa się American Meme i on miał premierę jakieś dwa czy trzy tygodnie temu, w każdym razie na pewno nie, od, nie, od niedawna. I w tym, doku, w, tym, w tym dokumencie jest pięciu czy sześciu bohaterów, influencerów, którzy mówią, jak doszli do tej sławy. I Fat Jewish, który, taka ciekawostka, ma bardzo fa, swojskie imię, John Ostrowski, i on opowiada, że jak, on, jak tworzy fake newsy. Otóż dzwoni do znajomego, który ma znajomego w Bloombergu, i mówi, że na przykład wymyślił serię słuchawek dla dzieciaków. I ten gość z Bloomberga puszcza to w świat. Co wam to przypomina? A przypomina nam to jeden z ostatnich newsów, który bardzo fajnie latał w Polsce. Otóż pewni ministranci w Hiszpanii dodali marihuany do kadzidła. Tyle, że to był fake. Nikt nie sprawdził źródła. A źródłem to był taki hiszpański aż dziennik. No ale. Najważniejsza jest beka, prawda? To się klika, więc klikamy. Jeszcze jedna rzecz, przypomniała mi się, że jak nie wiem, czy pamiętacie, jak był ten spo, spór z Sapkowskim i CG Project. Czy Sapkowski chciał 60 milionów y, y, chyba dolarów, czy 60 milionów złotych. No, przepraszam? Y, nie, pytania są pod koniec. Y, więc. Y, bo będziesz mnie wytrącał z równowagi. Więc y, był taki case, że y, Sapkowski pozwał tam City Project za 60 milionów i ktoś Piechocińskiego strolował, podpisał tweet, że niby Piechociński napisał, że tam y, y, że za 60 milionów byłoby tyle i tyle cebuli. Było to dosyć zabawne, tyle, że to był fake. Ja się pytam autora tego fejka, ej stary, ale to nie napisał, tego, nie napisał to Piechociński, dlaczego puszczasz tego, y, tego tweeta dalej i nie oznacza, że to jest fake. A on powiedział, no bo to jest beka, to jest zabawne, jakbym oznaczył, że to jest fake, to, to by się tak nie rozniosło. No i właśnie to jest internet w 2018 roku. To jest dla mnie case roku. Nie wiem, czy kojarzycie tego pana, Traytin, gość, który chciał być legendą heavy metalu, no i został, tylko że legendą social media. Ale dokładnie jak tego nie robić? Otóż gość sobie zamarzył o tym, żeby... Um, żeby, że zostanie gwiazdą i że będzie miał trasę po Europie. Tyle, że no nie, no nie był zbyt popularny. To stwierdził, że tą popularność sobie kupi. No i kupił sobie. Na Facebooku kupił sobie lajki, na YouTubie kupił sobie wyświetlenia. Do dzisiaj można sobie zobaczyć te. Ma tragiczne te klipy, ale ma milion wyświetleń, prawda? Komentarze, komentarze wyłączył. Co więcej, Stworzył wytwórnię płytową, Stwor, słuchajcie, on stworzył sobie swoją agencję PR-ową, on nawet stworzył sobie nagrodę, którą sobie przyznał. I to zadziałało. I to zadziałało i zrobił sobie trasę po, po Europie i zaczął, zaczął w Anglii. Tyle, że wirtual no, rzeczywistość, rzeczywistość 1.0 na koncert przyszły dwie osoby, z czego te dwie osoby przyszły na support. A nie dla, dla niego. No i wyszła jedna wielka afera, że gość sobie kupuje popular, popularność w social media. To jest piękny case. Otóż historia wygląda tak. Ta dziewczyna wracała sobie z pracy. Wraca sobie z pracy i sobie myśli: zatankuję, bo już nie mam paliwa. Chcę dojechać, spotkać się z moim chłopakiem, który przygotowuje kolację. Podjeżdża pod, pod stację benzynową. No, i nie wzięła portfela z pracy. No, taki trochę klasyk. No, ale nie wzięła, trudno. No i wpłacz. Co ona teraz zrobi? I przychodzi kto? Nasz bezdomny, który jest weteranem wojennym, był dwa razy w Iraku i mówi, że ma ostatnie 20 dolarów. I daje jej to. Ona szczęśliwa, zadowolona, super i jedzie do swojego chłopaka. No, ten chłopak, jak o tym usłyszał, to stwierdził, że trzeba to opisać w internecie i podziękować naszemu bezdomnemu. No i to się stało wiralem, zapraszali ich do się na stwierdzili, że może zrobimy crowdfunding, takie, wiecie, wspieram to, wspieram to. No i uzbierali dlatego, bo chcieli mu kupić dom bezdomnemu, weteranowi, wojennemu. No i uzbierali 400 tysięcy dolarów. Tyle, że to jest fake. To już jest, to jest, zdjęcie już z więzienia. Otóż, co się wydarzyło? Ta trójka się cała znała. Oni, otóż. Ta para chodziła sobie do kasyna co weekend i tam żebrał ten facet. I to nie był żaden weteran wojenny, tylko zwykły narkoman. No i poznali się, stwierdzili, że zrobią taki mały przekręt. No i wszystko się udało. Tyle, że ta dwójka była zbyt chciwa. Otóż kupili jemu kampera, no i tam niby sobie mieszkał, tam sobie czpał. Tyle, że stwierdzili, że on tam czpał, nie chcą go mieć na sumieniu. Więc go wywalili na ulicę, kampera sprzedali. Ten gość się wkurzył, no bo gdzie jest jego działka? No i poszedł i powiedział wszystkim, powiedział wszystko dziennikarzom, że to jest przekręt. No i w końcu, moja ulubiona, bo teraz będę przechodził do influencerów, ładne zdjęcie. Prawda? No, całkiem spoko. Ta dziewczyna ma pół miliona fanów. To zdjęcie jest, jest zawarte za aktywne. Tyle, że. To jest fake! To było wszystko na green screenie. Zresztą to ona ma co drugie zdjęcie na green screenie. I w ogóle bez żenady. dobra, lajku, lajkują ją, komentują, że jest, wiecie, super, że jest, że jest cute. No i jest. No i słuchajcie, tak to właśnie się zaczęło, że te, te oszustwa są na porządku dziennym i nikt na to nie zwracał uwagi. No i sobie pomyślałem, że wtedy wejdę ja, cały na biało. Nie no, tak naprawdę to była, To była taka troszeczkę. Pomysł na biznes, bo nikt o tym nie mówił, a ja sobie chciałem stworzyć taką markę osobistą, ponieważ półtora roku temu otworzyłem ze swoim wspólnikiem taką agencję, gdzie tworzymy wideokontent i właśnie zajmujemy się marketingiem influencerskim. Adrian poszedł mój wspólnik poszedł właśnie wideo content i zaczął robić vlogi i to się super kręci. A ja stwierdziłem, że muszę być kontrowersyjny. No i tak też zacząłem pisać, zacząłem mówić o tym, jak influencerzy oszukują. Tylko ciekawe jest to, że. Dlaczego ja byłem pierwszy? Jeżeli każdy z nas, który pracował wcześniej w agencjach, wiedział o tym, że influencerzy oszukują, dlaczego nikt nie zareagował? Dlaczego nikt nie pisał tego wcześniej? No bo ja mam taką teorię. No bo jak to wszystko działa, klienci wydają hajs, agencje się przy tym, wiecie, nie jakoś nie, nie, jakoś nie, namę, nie, nie męczą, to po co ten status quo niszczyć? No, no to, to wszystko działało, tak? No i wtedy przyszedłem ja, który nie miał nic do stracenia, tylko chciałem zyskać swoje 5 minut. No i się udało. Słuchajcie, ja wpisałem w Google Trends by Instagram Followers. I popatrzcie, co się dzieje od 2017 roku. Patrzcie, jak to trenduje. Ten, to hasło było wpisywane w Google pięciokrotnie częściej niż by YouTube Followers czy by Twitter Followers. A, to jest, a kupno followersów, a by the way, ktoś mi dzisiaj kupił 5 5000 followersów na Instagramie. Totalnie, serio, jakiś dzban. Dobra, ale wracając, wracając do mm, prezentacji. Kupno followersów na Instagramie. Wpisujemy w Google. Wyświetla nam się pierwsza, lepsza strona. Wpisuje, dajecie sobie nick, dajecie, że, ma, że jakość tych followersów ma być prawdziwe konta, bo to płacamy 25 zł i w ciągu godziny mamy followersów. Możemy postawić też na bota. Bot to jest nic innego jak taki algorytm, który ci automatycznie lajkuje, automatycznie followuje i wszystko robi automatycznie, a Ty sobie odpoczywasz i patrzysz, jak Ci przybywa followersów. Kosztuje 24 dolce, czy tam euro, a ja znalazłem już za 9 dolców. Jak jesteśmy leniwi, to możemy sobie kupić konto, które ma 311 tysięcy followersów i słuchajcie, to jest świetny deal, ponieważ ktoś, kto ma 311 tysięcy followersów, w takie konto, to wystarczą, podejrzewam, trzy deale i konto ma już spłacone. Jak znajdzie trzech takich niedouczonych klientów. YouTube, wyświetlenia? No pewnie, że tak. Oczywiście jest to droższe, no ale która agencja poprosi youtubera, żeby pokazał demografię, czy skąd ma wyświetlenia? No, mało kto, więc kupują. Pewnie kupują, ale nie, nie wiem kto. A może. No, trochę się zapędziłem. Spieszę się, ponieważ mam bardzo mało czasu, a mam bardzo dużo slajdów. Wybaczcie mi. Ok, łapki w dół. Tak, można je kupić na, na YouTubie. I co, uwaga, gdzie jest ten, gdzie jest naj, gdzie najczęściej, kiedy najczęściej się kupuje te łapki w dół? Otóż w kategorii, uwaga, beauty. Ponieważ dziewczyny dostają te same briefy od klientów. Na przykład jest szampon, brifują trzy dziewczyny. Potem jest perfumy i brifują te same trzy dziewczyny z beauty. No i jedna dziewczyna się wkurzy i mówi, dlaczego znowu jej nie wybrali? Więc kupi tamtej łapki w dół i pójdzie do klienta i powie, no i popatrz, ona ma łapki w dół, a ja nie. No i tak to działa. A to jest tylko 14 złotych. Okej, okay, jeżeli ktoś chce być yy, Rahim blakiem, to można sobie kupić też yy, yy, lajki na LinkedInie. Ok, jak zamaskować fake influencera i nie być zbanem? Punkt pierwszy. Analiza konta. Ja mam taką swoją metodę 3, 5, przepraszam, że tak szybko mówię, ale mam naprawdę bardzo mało czasu. Yy, analizuj konto, czyli metoda 3, 5, 7. Na czym ona polega? Ona jest banalnie prosta. Otóż. Patrzymy na trzecie, piąte i siódme zdjęcie lub drugie, czwarte, dziewiąte. Nie ma znaczenia. Patrzymy na dziewięć ostatnich zdjęć na Instagramie, na jeżeli, jeżeli zależy nam na influencerze na Instagramu Instagramowiczu. Czyli jak analizujemy? Analizujemy na przykład komentarze. Co z tego, że influencerka ma 150 komentarzy, jak tutaj? Jedna z czołowych polskich influencerek. Tylko co z tego, jak 80, 50% jest, komentarze jest po hiszpańsku, czy po angielsku, czy ma jakieś emotki. Nie jest to w ogóle wartościowe. Więc ja od razu dziękuję takiej, takiej dziewczynie. Patrzymy również na liczbę followersów. Tutaj mamy przykład pewnego pana, który obserwuje aż 3000 followersów. No to jest to, moim zdaniem, troszkę podejrzane, bo przeważnie obserwujemy do tysiąca. Oczywiście, że są osoby, jak ludzie z Agencji, czy domów mediowych, czy agencji PR-owych, gdzie obserwuje do dwóch tysięcy ludzi, ale. no 170 tysięcy obserwujących i tylko 228 postów? Dalej, to jest podejrzane. Wpisujesz jego imię i nazwisko i nic. Nie był na pudelku. Nic. No, no, więc o co chodzi? No nic, patrzymy na jego posty. Hmm, Okej, okay. to jest tak zwana tablica reklamowa, czyli reklamuje kanapkę z stacji benzynowej, dwa posty jakieś tam. Kamerka z hashtagami, dwa posty jakieś tam. I znowu reklamuje serial na NBC i potem dwa posty jakieś tam. I tak wygląda całe konto na Instagramie, ale to jest dla mnie sztos. Odżywka do paznokci. Gość ma 170 tysięcy followersów i cztery komentarze? z czego jeden to jest da serio. No, come on, gratuluję e, e, klientowi Evelyn. E, dobra, na YouTubie robimy to samo. 3, 5, 7 i teraz też przechodzę e, do kolejnej kategorii. Czyli, e, i, tu, I tu się zatrzymam na YouTubie, ponieważ uwaga, ilość followersów i subskrypcji nie ma absolutnie znaczenia. Ja, ja się, trochę się wstydzę, że w 2018 roku Muszę o tym mówić, ale dalej dostaję briefy od, od klientów, że ok, ja chcę mieć youtubera, albo ja chcę mieć instagramera, ale pamiętaj, minimum 100 tysięcy followersów, albo minimum 100 tysięcy subskrypcji. No ale co ci dają te subskrypcje? E, Youtuberzy mówią, sami mi mówią, że ze subskrypcji mają 10% wyświetleń. 10%, 90% to są filmy proponowane, albo tak po prostu działa algorytm. Zresztą mam dla was przykład. Blowek, najpopularniejszy YouTube, ma, ma największą ilość subskrypcji w Polsce. Prawie 4 miliony. I porównajmy go metodą 357 do lekko nie będzie, który ma tylko 638 tysięcy. Eee, porównanie Tara, niby, mimo że 4 razy ma mniej subskrypcji, ma 5 więcej wyświetleń pod filmami. Więc subskrypcje, moi drodzy, nie mają absolutnie znaczenia. Oczywiście to zależy jaki mamy produkt i do jakiej chcemy grupy docelowej trafić. Ja tylko pokazuję na takim to, to mocnym przykładzie, że nie patrzcie na subskrypcje, nie patrzcie na followersów na Instagramie, bo to można kupić. Subskrypcje można jak Lord Kruszwil wyżulić czy kupić i to na ulicy, więc uwierzcie mi to nie ma znaczenia. No i w końcu Używaj narzędzi do analizy influencerów. I to jest super sprawa, żeby nie być zbanem. Ja używam parę nastu narzędzi. To jest jedno z nich, to jest InfluencerDB. Jest to narzędzie niemieckie, globalne. I jego jedynym minusem jest to, że ma tylko w bazie tylko 2700, tam ileś polskich influencerów. I to jest mały problem, ale tak na przykład uchroniłem mojego klienta przed przepaleniem hajsu. Na, ponieważ to jest jeden z czołowych polskich influencerów, który ma tylko tam 17% z Polski. Więc no, po co mam promować polski produkt u niego, jak tylko jest 17%, prawda? No, bez sensu. Kolejną rzeczą fajną w InfluencerDB jest to. Czyli to, jak przychodzą followerci każdego dnia. To jest przykład pewnej topowej polskiej Instagramerki, która, uwaga, jednego dnia. Traci 50 tysięcy followersów, ale spoko, bo następnego dnia tam po dwóch dniach ma już 29 tysięcy plus. Fajnie, też bym tak chciał mieć. Więc jak wysłałem tego screena do tej do menadżerki w sumie, tej influencerki, nie dostałem odpowiedzi dlaczego. Nie, nie, od, nie odezwała się do mnie. Nie dziwne w sumie. OK, lecimy z, z kolejnym narzędziem, ponieważ to jest super narzędzie. Tylko jak robicie globalne kampanie, czyli chcecie zrobić na przykład kampanię z Węgrami, z Czechami czy z Anglią, bo to ma wszystkich to ma influencerów po prostu globalnych, tak, największych. A co z Polską? Otóż jest polskie narzędzie, doskonałe. Jest to influencer tool, nowe narzędzie, które pojawiło się w tym roku, które analizuje nie tylko Instagram, ale analizuje też i Facebooka, i YouTube'a, i Instagram, i Twittera. I ma, uwaga, 11 108 influencerów tylko i wyłącznie z Polski. I to jest naprawdę super. Poza tym, i to jest dla mnie game changer, ponieważ Influencer Tool nie miał wcześniej Audience Data. Audience Data to jest właśnie analiza followersów. To, co miało Influencer DB, a Influencer Tool ma od. 1 stycznia będzie to dostępne dla wszystkich. I tutaj jest przykład pewnej influencerki i możemy sobie zobaczyć, ile ma ona prawdziwych followersów, jaka jest ich e quality distribution. Niestety nie mam czasu, żeby tłumaczyć dokładnie, co jest co. W każdym razie możemy sobie zobaczyć, czy ma followersów z Polski, czym się ci followersi interesują i w końcu płeć danych followersów. Tak? I tutaj mamy na przykład What Annourse. Tak? What Unawares ma świetne konto, popatrzcie na audience type. Naprawdę naprawdę rewelacja. Została mi minuta. Okej. Okay. I jeszcze wracając do Influencer Tool, dogadałem się z Hubertem, który jest właścicielem tego narzędzia, że jeżeli byście chcieli przetestować lub jeżeli chcielibyście zniżkę, to będzie dostępna do końca grudnia. Tylko wystarczy napisać maila z aula2018 w temacie i będzie Rabacik, jakiś fajny 10% czy coś. Okej, lecimy dalej. Kolejnym fajnym narzędziem jest CocoHash, wyszukiwarka influencerów, ale to, co mi się najbardziej podoba, to to, że wyciąga ostatnie dodane komentarze na Instagramie. I to jest przykład celebryty Stefa Wenu, który bardzo lubi te trzy otikonki, a dokładniej jego bot. No i w końcu Social Blade. Legenda wszystkich socialowych dinozaurów, ponieważ wszyscy menadżerowie social media pewnie doskonale znają to narzędzie, bo jest super darmowe. Tyle, że po aferze Cambridge Analytica API na Instagramie zostało zablokowane w marcu i nie są aktualizowane, aczkolwiek. Są już chyba. Są. Ale to, dobra, ale wracając, bo mam 20 sekund. To jest mój przykład i. Tak? Okej, okay, no to. No więc e, to jest mój. E, to jest mój Instagram, jest on dosyć nudny. E, e, tak, tak, tak. Ale pokażę wam fajne trzy casey e, z Social Bait. Pierwszy. To jest piękne schodki, prawda? Chcę trochę więcej brać od, za deal, więc sobie dołożę raz, dołożę sobie dwa, tak zwane schodki. No nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, kurde, nic mi nie przybywa. A to dołożę sobie znowu. No i tak mniej więcej kupuje się followersów na, na Instagramie. Tutaj jest piękny przykład wykorzystania bota. Popatrzcie, spada mi, odchodzą od followersi, więc twierdzę, że kupię, że zainwestuję sobie bardzo mocno w bota. No i bardzo ładnie to leci w górę. No i w końcu mój ulubiony przykład od zera do bohatera. Laska, która ma 4 tysiące followersów, stwierdziła a pieprzę tą robotę, zostanę influencerką. No i ciak, w 3 miesiące 40 tysięcy followersów jest Instagramerką, jest, jest Instagramerką, jest, jest influencerką, jest, przynajmniej według niedouczonych klientów. Moi drodzy, ja bym mógł o tym mówić i mówić, ale już brakuje mi tu, więc muszę kończyć. Tak, więc muszę kończyć. Dlatego, jeżeli ktoś byłby zainteresowany jakimkolwiek narzędziem, o którym powiedziałem, napiszcie do mnie. Ja z chęcią każdemu z was odpowiem, opowiem, mogę nawet przyjść do was i zrobić prezentację, ponieważ mam dostęp do obydwu narzędzi. I zarówno Influencer DB, jak i Influencer Tool. Jeżeli potrzebujecie porady lub po prostu chcecie się napić kawy, zadzwońcie do mnie. Ja jestem Wojtek, Kardyś. Dzięki. Cześć. Dzięki. A nie, nie, nie jest z nami tak łatwo. Jak już tu przyszedłeś, to musisz zostać. Zdemaskowałeś wszystkich, wszystko nie, 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 to teraz. Nie, zdemaskowałem Pytanie, się, Dużo jest przede mną. Słuchaj, Wojtek. Ja jestem po drugiej stronie barykady. To znaczy, ja mam firmę, która. Kreuje takie rzeczy tylko nie za pomocą botów, tylko za pomocą strategii. I tak zastanawiałem się, zastanawiałem się nad tym, co pokazywałeś na temat Twoich newsami, tym z marihuaną, że na ile one działają, bo są prawdopodobne. I na ile teraz my używają z tego. Ja powiem szczerze, jak zobaczyłem to, ja pomyślałem sobie, Ile razy idziełem w tym kościele i myślałem, że dokładnie to samo bym zrobił, tak? Na ile... no i dlatego, dlatego, dlatego kliknąłeś newsa, No bo to jest właśnie klikogenne, to jest clickbait. Tak, tak. Każdy by chciał, żeby to było prawdą, prawda? Tak, tak, ale no. z drugiej strony ja powiem swój jest, jeżeli tak się przejąłem, ja ponieważ robię i tam klient mi powiedział, słuchaj, ty robisz, to pokaż na sobie, że, że potrafisz. Ja napisałem tylko jeden artykuł na LinkedInie, bo ja się w LinkedInie specjalizuje o tym jak znajdować takie boty, to samo co Ty, tylko na LinkedInie, jak się nie dać oszukać na LinkedInie. No i zażarło to fantastycznie. Tam jak na Linkedina posiadanie kilku tysięcy interakcji na polskiego Linkedina gdzie 60 tysięcy osób jest aktywnych, to jest w ogóle mega wynik. No Jakoś tam się rzeczy zrobiły, wiesz, ludzie zaczęli I to robić. Nie like na LinkedInie? Nie, 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 nie. I zaczęły robić. dzwonił no Kraciński, że może poszukać. jednak przedrukujemy. Bardzo fajne rzeczy się zadziały. To było przeciwko temu, że. Tutaj na auli była firma, która oferuje butowanie botów takich konkretnych, tak, buduje e, robienie wirtualnego pracownika firmy, i oni to robią. I dla mnie to jest psukie, tak to jest psukie social mediów, bo za chwilę ja już mam takie sytuacje, że wszyscy mówią, ja nic nie pokażę na Linkedinie, bo tam jest spam. Ja, ja wiem, o co chcę zapytać. Wydaje mi się, że wiem, o co chcę zapytać, więc. To odpowiedz. To okay, To pewien influencer zapytał miał, miałem z nim taką wielką przeprawę. Otóż bardzo duży influencer powiedział do mnie, taki, co bardzo lubi przebierać psy. Powiedział do mnie, że ja nie mam racji, że boty wcale nie są takie złe. bo Ponieważ ja chcę dotrzeć, jestem twórcą, więc ja chcę dotrzeć do jak największej rzeczy ludzi. tak? No. Prawda? No prawda, no przyznałem mu rację. Tyle, że jeżeli używasz botów, to dlaczego nie napiszesz o tym w bio? No, używam sobie bota, tak? No, jestem, jestem Wojtek, y, lubię psy, y, lubię robić pranki i używam bota na Instagramie. Żaden influencer nigdy tego nie napisze. Dlaczego? Jeżeli używacie, jeżeli uważacie, że to jest serio, no to napiszcie o tym. A on tak, A, no nie, bo to inaciknięcie. No, no właśnie, no właśnie. No i dlatego, dlatego jeżeli... Ja bym inaczej poszedł do influencera, jakby się przyznał, że używa bota. Inaczej bym go wycenił po prostu. A tak no, trzeba kombinować, trzeba analizować. U mnie się skończyło tak, że po napisaniu tego artykułu i tych wszystkich rzeczach yy, kilkaset botów zgłosiło moje konto na LinkedInie, że jestem botem. Zostało zablokowane i przeszedłem cały proces specjalnym narzędziem FBI, pokazywania, że nie jestem botem. Mam zamiar napisać taki artykuł i mam nadzieję, że będzie równie wiralowy, bo to jest fantastyczne. Jest specjalna firma, która dzwoni ze Stanów. Trzeba pobrać aplikację, zrobić sobie selfie i oni biometryką sprawdzają, czy to się zgadza z rzeczami na, w profilu, czy to jest zgodne z zdjęciem profilowym i czy to jest z tym, co się dokumenty im wysyła. E, firma zewnętrzna, Audytowi. W ogóle fantastyczne, bo dzwonią oczywiście o której? O trzeciej, nad ranem, nie? Dobre doświadczenie. Dobra, kto ma pytanie, jeszcze w takim razie? Super. Już czuję z tego uśmiechu, że to nie będzie łatwe. Bardzo łatwe. Cześć Wojtek. Cześć, Cześć, co zrobisz z tymi pięcioma tysiącami? Tych followersów, co do mnie no. dzisiaj przyszło? No. To jest bardzo prosta bardzo bardzo odpowiedź, ponieważ ja po tym artykule to, to jest tak, że non stop wpada jakiś śmieszek i ha, on pisze o fajkowych followersach, to ja mu też dokupię. I Już miałeś to, chyba wcześniej 500? Ja miałem 1000 i pi potem no. miałem 500 i znowu 500 i tak. Wiecie, dokupywali mi tak po tysiaku, po 500, ale zauważyłem jedną rzecz. Ponieważ Instagram od pewnego czasu bardzo mocno rozpoczął wojnę jakby z tymi skupnem y, y, tych followersów, nawet jeżeli ktoś przesadza, to może zablokować mu konto. Mi te wszystkie fejkowe y, konta y, czy tam y, followersi zaczęli znikać. W sensie. Automat, ja, ja nic nie robiłem, ja ich nie usuwałem. Oni automatycznie zaczęli znikać. Ja pytam, dlatego Instagram, że, co w sytuacji, kiedy taki skruszony influencer, którego wykryłeś, postanowi: wiem. Dobra, ja nie chcę mieć tych fejkowych, wracam na ścieżkę, na jasną stronę mocy. Czy może, no właśnie, czy może coś zrobić? Wiesz co, ja, ja, mam, ja, ja widzę trochę inny problem, bo widzisz, Rafał, ty możesz być na przykład influencerem, tak? Masz na przykład 25 tysięcy followersów i, bar i bardzo długo starałeś się swoje konto, żeby ono urosło, tak? Cztery lata czy pięć lat spędziłeś i masz 25 tysięcy followersów, ale zaprawiałeś briefa jakiemuś innemu influencerowi, on się wkurzył i kupił ci 10 tysięcy followersów. I co wtedy robisz? Musisz się przyznać, że Ej, ktoś mi dokupił 10 tysięcy followersów, słuchajcie, sorry, to na pewno nie ja, wszystkie agencje to nie ja, ja, no, co, co się wtedy robi? No, na to, nie, na to ja nie mam odpowiedzi. W sensie, no, powinno się przyznawać, tak? No bo co innego? A tak? Nie wiem, to, to jest szerszy case. Eliminował. No. Cześć, Cześć Wojtek. Cześć. Fajna, dynamiczna prezentacja. Dziękuję. Szanuję. Słuchaj, Dziękuję. ja tak się zastanawiam, co będzie dalej? Czy teraz te boty będą coraz lepsze i te nabijanie tych followersów będzie stopniowe, że ciężko będzie to wykryć? Czy ta jakość tych komentarzy też będzie większa? Czy może uda się to jakoś zwalczyć i zacznie się normalny rynek? Wiesz co, ja podchodzę raczej optymistycznie do, do tematu, bo in, jednak Instagram. Y Instagram to jest biznes, tak? Ludzie, którzy rządzą na Instagramem, to, to jest przeważnie chodzi przecież o pieniądze. A jak chodzi o pieniądze, no to wiadomo, że trzeba ich zdobywać coraz więcej, bo inwestorzy i tak dalej. Więc jeżeli ludzie będą odchodzić od Instagrama, bo będą twierdzić, że to są wszystko fejki i tak dalej, to to nie jest kwestia Instagramu. Więc on musi coś zrobić, on musi zacząć działać, ponieważ przecież w 2018 roku o, o samych fejkowych, o samym Instagramie i o fejkach przeprowadziłem chyba 13, to jest moja 13 konferencja. A w 2019 przeprowadzę ich jeszcze więcej. Więc o tym zaczęło się mówić. Klienci coraz bardziej są świadomi tego. Influencerzy, którzy kupowali, teraz czyszczą sobie konta, żeby nie mieć tych fejkowych, fejkowych followersów. Co więcej, botów już starają się ludzie nie używać, bo wiedzą, że, bo wszyscy już wiedzą, że bo takie, takie narzędzia jak boty są. Więc ja raczej optymistycznie do tego podchodzę. Znaczy, mam taką nadzieję, ale wiadomo, że ludzie są tylko ludźmi, i jeżeli ktoś ma. Y, wiesz, 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 to jest zabawniej, no, może inaczej odpowiem. Jak napisałem ten tekst o tym, jak się zdobywa w sławę na, 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 na Instagramie, no, dostałem mnóstwo maili. Słuchaj, chciałam być popularna na Instagramie. Pomożesz mi? Pomożesz mi kupić? Serio. Więc wiesz, ludzie są ludźmi i e, wydaje mi się, że to, to jest pewien proces i to jest kwestia czasu, kiedy... E, e, w, tak, no, mam nadzieję, że czas zweryfikuje. Ja raczej podchodzę do tego optymistycznie, dlatego że wierzę, bo ponieważ wierzę, że ludzie są z natury, z natury e, no, osoba, osobami dobrymi, tak zresztą myślał Tery Pratchett.